A podobno wszystko mieliśmy robić razem. Dobra, znaleźć części, uruchomić czołg, nie zginąć. Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda, moi drodzy, jedyneczki, kampania. A więc tak, lecimy dalej, tu nas Magmanus zostawił ostatnio. Co my tu mamy? Snajpereczkę mamy. Czyli to samo zostawiłem po ostatnim odcinku, elegancko. Mamy też dynamit, dobra. Jakie są... O cholera jasna, co to było? Przecież ja nacisnąłem... O, nie wiedziałem, że możemy łuską rzucić. No to jest dobre. Czemu nie było tego w samouczku żadnym? Okej. Części silnika musimy zdobyć. Dobra. Części do silnika. Jak myślicie, będzie tam do góry ktoś? Jest jakiś... Jest jakiś spot tam. Ikonka lornetki jest, także zobaczymy, co tam jest grane. Czy tu będzie ktoś, jakiś snajper na stanowisku, czy nie? Na razie nie wygląda. O, jest jakaś skrzynia z bronią. Tu będzie na pewno jakaś snajperka. Z tłumikiem dźwięku? No proszę. O. Okej, ale ja nie wiem, czy chcę zmienić. Dobra, dajcie mi zapas z powrotem. To jest z tym tłumikiem, tak? Jest. Elegancko, no i misja już mi się podoba. Jeszcze żebym miał myszkę, tylko to by było fajnie. Okej, pięknie, ładnie. R1, użyj lornetki. Dobra, mamy tych oznaczonych. Muszę dłużej przytrzymać, żeby ich poznaczać. Nie, nie trzeba dłużej przytrzymywać. O, tutaj to mi pooznaczało ich naprawdę daleko. Da się przybliżyć? Nie da się. O cholera jasna, ile tu jest namiotów. Tam jest kolejny młyn. Kolejne miejsce do snajpienia. Elegancko. Elegancko. Tam dalej coś mogę zobaczyć jeszcze? Tu na 100% nic nie będzie, ale obejrzyjmy sobie na wszelki wypadek. Tu są jeszcze jakieś budowle. Pięknie, ładnie. Dobra, jak to z tej strony wygląda? Nic nie widać. Tu jest gościu, który sobie czołg reperuje. Raczej nie, raczej go rozbiera na części pierwsze. Części, które są zdatne do użytku, raczej wyciąga. Dobra, tu coś jeszcze może będzie, co? O, znalazł się kolejny młyn, dobra. Pięknie, ładnie. Tam daleko jest miasto, do którego prawdopodobnie będziemy zmierzać dalej. Tu mi kogoś oznaczyło, a tu jest jeszcze jeden koleś. Elegancko. Kolejny młyn. No dobra. No to co? Zaczynamy? Tych dwóch będzie problem ze ściągnięciem tych dwóch. Dwójnów fajnie jakby się rozstawił. Czekajcie, jak się rozstawiało dwójnóg. A nie, dwójnóg się chyba automatycznie już rozstawia. Bo celownik się nie trzęsie, okej. Dobra, ten gościu sobie postanowił się przejść. Tego bym kropnął, to ci go zobaczą prawdopodobnie. Teraz ten stoi z tej strony. No nic, możemy spróbować zacząć od tego. Aha, ty się zacząłeś ruszać teraz. No nic, to zobaczymy, dokąd pójdzie. Tu jeszcze chciałbym zobaczyć, bo coś czuję, że tu powinno być. Gdzieś koleś jeszcze jakiś, aczkolwiek nikogo nie widać. Teraz byś wpadł ładnie w krzaki. Jakbym ci tak ładnie pierdyknął, ale widzę, że się ruszasz. Może tu jakbyś wpadł za tą butlę, byłoby lepiej. Zobaczymy za chwilkę. Ciekawe jestem, czy jakbym strzelił gdzieś obok.
Okej. Niski poziom DualShocka, zaraz podłączymy kabelek. Ten niech sobie podejdzie, zobaczymy co on będzie widział tam. Albo tego... Oha, cholera, zapomniałem. Tego w tym czasie kropniemy. Pięknie. Tego kropniemy. O kurwa, nie trafiłem go. Znowu go nie trafiłem. Dobra, śpi. Okej. Dobra, o cholera jasna, już myślałem, że zlecę. Trochę wysoko było, ale zaskoczyliśmy, dobra. Mniejsza z tym. Pierwszą tak jakby osadę mamy chyba oczyszczoną. Nie chcę gewehera piechoty. Chciałbym jakąś amunicję. Granat trzonkowy. Dobra, moi drodzy, poczekajcie chwilkę, bo ja muszę podłączyć tutaj sobie kabelek do pada. I lecimy dalej. I lecimy dalej, moi drodzy. Dobra, padzior podłączony, możemy lecieć. Okopowy, nie chcemy, tu będziemy się bawić tą wytłumioną snajperką na razie. Bombo papka, nie. Dobra, mogłoby dać to ammo nam trochę. Zauważono zapasowy silnik, ok. No i tak, ja go wrzucę sobie go chyba na plecy, tak? Jest, jedną mam, jeszcze trzy. To bardziej świecę byś wyciągnął albo coś w tym stylu, a nie zapasowy silnik, kurwa mać. Fajnie by było, jakby można było przeszukać... Jakby można było przeszukać gdzieś tutaj te trupy i amunicji trochę dostać. Co, idziemy do kolejnego młyna. Jest kolejna broń. M1911 z tłumikiem dźwięku. No oczywiście, że chcę. Coraz bardziej mi się to podoba. Jak nigdy nie lubię po cichu wykonywać misji, to tutaj zaczyna mi się to podobać. Szukam skrzynek z broniami, także spoko loko ludzie, ja wiem gdzie iść. Dobra, teraz pytanie. W sumie ten młyn jest pierwszy po drodze, że tak powiem. Chociaż tamten młyn też byłby w miarę po drodze. Ale weźmiemy sobie może ten, później pójdziemy do tego, albo najpierw. Widzicie co, ten jest bliżej i ten jest chyba w sumie bardziej bezpieczny. Chciałem tylko coś sprawdzić, moi drodzy. Czy ona wykonuje taki ślizg, kładąc się. Tak delikatny taki ślizg wykonuje, ale nie tak jakbym myślał. Się zdziwię, jak w którymś młynie będzie jakiś gościu siedział do góry. A tu w tym miejscu nie było żadnej lorny tej broni. A ja amunicji nie mam tu zbyt wiele. Czy mi się wydaje, że będzie wystarczająco, tych kolesi nie ma też nie wiadomo ilu. Tam jest kolejna zapasowa część. Jest armatka. Tą armatę to chciałbym w sumie zniszczyć sobie na zapas, bo coś czuję, że będę musiał. Tu jest koleś. Okej. Tu jest jeszcze koleś. Dobrze, że ciebie zauważyłem, bo teraz byłaby lipa, jakby ciebie nie zauważył. Tu jest zapasowa część.
Alright. Gdzieś tu mam jeszcze jakiegoś koziołka, matołka. Tu jest kolejny punkt snajperski. Tu idzie koleś. O, cholera jasna, tu jest snajper chyba. Tu jest koleś trochę. O, cholera jasna, tu ich jest trochę, tu już jest ten. Tu się zaczyna dziać. Teoretycznie chyba powinienem najpierw iść tam. Tam jest jeszcze namiot. Może bym jakąś ciekawą broń znalazł. No dobra, zaczynamy. Najwyżej się wczyta. Tamtego gościa bym chciał ściągnąć, ale on jest trochę daleko na pewno. Tego mogłem kropnąć wcześniej. Teraz już jest dupa, widzę. Bo wychodzi tutaj do nich. Tego bym kropnął, ale daleko jest. Nie wiem, czy ktoś tam go nie obserwuje. Tu jest koleś jeszcze. Muszę cię oznaczyć, mój drogi. Dobrze, że poczekałem. Ciebie mógłbym kropnąć. Czemu by nie? Ty coś zauważyłeś? Widzisz do okna? O kurwa mać, schodzi na dół. Bardzo niedobrze. A gdzie jest ten jeden? Tutaj się skitrał gdzieś, dobra. No wyjdziesz tymi drzwiami pewnie, co? Albo tymi. Ale raczej tymi, na to wygląda. Dobra. Ty wyszedłeś już, czy co? Bo już nie ogarnę teraz. No właśnie, nie ogarniam. Aha. Wszyscy są teraz tutaj zaalarmowani. Dobra. W sumie najpierw tego. Ładuj to. Dobra. Popadali. Co z tobą? Przeładujmy. Zostało mi 8 pocisków. Tam są kolesie też poalarmowani. To jest dopiero dziwne. Dobra, czy ty... No dziwne to jest. On tutaj jest... No właśnie. On jest za tym murkiem. Tu wtedy też niby stał za drzwiami. Nie wiem, przez drzwi powinien pocisk raczej przejść. O, wchodzi tutaj do góry. Elegancko. Dobra, teraz mogę cię kropnąć. Na spokojnie, leży. Oj, tu jest jeszcze jeden koleś. Oj, nie dostał. Teraz dostał. Dobra, zerknijmy, czy kogoś tutaj jeszcze nie ma. Ten tylko idzie tutaj. Boję się tego alarmu, bo blisko jest gościu tego alarmu. Jak z tobą to wygląda? Stoisz sobie bezpiecznie. No, dawaj, dawaj. Tylko teraz nie wiem, czy ten widzi tego. Czy ten widzi właśnie tego, nie wiem. Niech sobie na razie może cofają. Czy oni się wymienili? Czy ty wejdziesz teraz tu na ulicę? Tak jest. O cholera jasna, tu ktoś jest. Ciebie nie widziałem. Stały mi 3 pociski. No dobra, mogę złazić stąd. Mogę stąd złazić i szukać jakiejś amunicji. Zaraz pójdziemy na tamten młyn. Są shotguny. Może ewentualnie tamten gościu miałby, co go zabiłem. Co on tutaj... Co on tutaj był w tym oknie. Ale nie, on raczej tu przy dziale był. Mogę rzucić wabik właśnie, teraz mi gra dopiero podpowiedziała. Chciałbym je zsabotować jakoś to działo, ale nie mogę. Bo teraz włazić na nie nie mam po co.
Amunicja by się przydała, dobra. To bardziej wygląda na to, że jakąś świecę wyciągamy. Coś w tym rodzaju. Mam połowę. Ja się wystraszyłem głośno, strasznie to powiedział. Amunicja by się przydała, zdecydowanie jakaś. Ciemno tu jest jak jasna cholera, przydałaby się jakaś latareczka. No kompletnie nic tu nie widać. Wy to już na YouTubie na pewno nic nie będziecie widzieć. Co tak ciemno w tych domach jest? Dobra, jak to tu wygląda? Tu idzie koleś jeszcze. Ciebie nie mam oznaczonego. Dobra, mniejsza z tym. Ten gościu tutaj śpi. I ten gościu tutaj śpi, właśnie o tego mi chodzi. Gewecher piechoty, no i dupa. Buty mu tylko wystają tak trochę niefortunnie. Dobra, idziemy do tego młynu. Tam jest kolejna część. Idziemy do tego młynu. Mam nadzieję, że to będzie jakaś ammo do tej snajpery, bo jak nie, to będę musiał robić to trochę na głośno. Chyba że pistoletem będziemy się zakradać. Co to jest? Louis, ok. To jest LMG. No tutaj powinna być chociaż amunicja, chociaż trochę. 1911 z tłumikiem dźwięku. No to mam to chyba właśnie. Tak. Chyba wziąłem amunicję po prostu. A jakbym to zamienił? Bo to... Czekajcie, bo zamieniłem. Muszę zobaczyć, jak ta broń się nazywa. 1903 z tłumikiem dźwięku, dobra. To co, włazimy do góry? Poszukamy tutaj jakiejś amunicji. Kurczę, ciemno tu jest okrutnie. No tu nie ma żadnej skrzyni, tam była. O, 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 co to jest? Podręcznik polowy, to jest jakaś znajdźka, okej. Szkoda, już liczyłem na amunicję, na znajdźkach raczej nie będę się skupiał w tej grze. O, o, tutaj coś jest. Gewecher, ale snajperski, bez tłumika. Może na tamtym młynie też było i nie zauważyłem. Mogło tak być. Dobra, przejrzyjmy tutaj to. Wiochę. Nie wygląda na to, żeby cokolwiek tu było. Mam trzech kolesi oznaczonych, mam trzy pociski. W gruncie rzeczy jestem w stanie chyba to zrobić. I po tym chyba się przejdziemy z powrotem do tamtego młynu. Bo mogłem nie sprawdzić tej miejscówki, tak jak tutaj. Ale chociaż tam by się nie poświetliło nic, ale jednak ja wolę sprawdzić. Dobra, ciebie mamy jak na widelcu, tylko ciebie widzi ten gościu też. I to jest trochę lipne. Więcej tu chyba nikogo nie ma, jeszcze możemy przejrzeć tutaj teren. Tu jest skład z bronią właśnie. Okej, okay, no tak naprawdę jesteś tylko ty na widelcu tutaj. I reszta mi się skitrała. W chujowych miejscach strasznie chodzą. Ciebie mógłbym już kropnąć, ale ten się patrzy. Oni powinni w ogóle od razu biec alarm wszcząć, a nie. Tak trochę mało realistycznie to jest zrobione. No, ten zauważył ich. Przy tym alarmie chciałbym pogrzebać, zaraz tam pójdziemy. No, come on, baby. O, prosto w czapę chyba weszło. Dobra, nie mamy amunicji. Teraz pytanie.
Dobra, na razie biegnę z tym. Ohoho, cholera jasna, prawie się... Prawie spadłem. Wrócimy do tego młynu. Wejdziemy sobie tą drabinką z tej strony, nie będziemy musieli, chociaż... Bieganie też chyba będzie w miarę. Tu nigdzie nic nie ma. Tu też nic nie widać. I tu też nic nie ma. Tu nawet był widok na tą drugą wiochę. No to co, szlipa. To złazimy. Wchodzimy i biegniemy tam. Gdzieś powinniśmy mieć jeszcze jeden młyn. Tam jest jeden młyn na pewno. Może na tamtym będzie jakaś amunicja. Nie wiem, czy to już nie wszystkie części mnie. Miał być 3 czy 4. Ciemno tu jest, strasznie ciemno. Jakieś szczury. Szczury właśnie tu latają. Dobra, jest ten alarm. Dobra, jasne, te szczury to mnie wystraszyły znowu. A czy ja byłem w tym namiocie? Dobra, najpierw zobaczmy ten alarm. Wyłącz. Pięknie, teraz czuję się bezpieczniej. Tutaj nie byłem. Okej. Pałka okopowa? Może być, czemu nie? Chociaż tamto co miałem wcześniej było ciekawsze. To jest dynamit. Mondragon snajperski. No możemy wziąć tego Mondragona, ale... Co z tego, że mam ten... Teraz mamy bez tumika broń. Szkoda. Dobra, idziemy tam. Tam jest jeszcze jeden skład broni. Może tam się coś znajdzie. Weźmiemy sobie tłumiczek, wyekwipujmy. Rzuć wabik, okej, dobrze, wiem, że jest wabik, ale tu nikogo nie ma, nie widzę przynajmniej. Wszystkich pozabijałem. I jeszcze tylko jedna. Ej, czyli jednak cztery. Dobra, tu jest kolejny skład z bronią. Bomba, pułapka. Kompletnie nic tu nie widać, no. P08 artylerie? Co to jest? O, to jest... Ten badziew. Używałem chyba tego na multiplayerze, ale jednak wolę moja 1911 z tumikiem. Bardziej się przyda na tą chwilę. Granat trzonkowy, to nas nie interesuje. Dobra. Co to było? Ktoś tu bramę otwierał? No tak brzmiało, jakby ktoś tu bramę otwierał. Hmm.
O, to są, nie, myślę, że to są jakieś drzwi. Chciałbym to po cichu zrobić. Tam niepotrzebnie zmarnowałem tyle amunicji. Teraz się boję, bo tutaj mógłby ktoś być. Bo tutaj nie zeskanowałem całego tego rejonu. Dobra, wejdźmy sobie po cichu. Może będzie tu gdzieś snajpereczka z tłumiczkiem czekająca na nas. Ale nie wydaje mi się, chyba nie będzie, chyba będę musiał iść pozabijać ich w tym. O, cholera jasna, koleś tutaj jest. Dobrze, że się spojrzałem. Chociaż w sumie może bym go zabił. Okej, czyli na koleś tutaj siedział. Mówiłem, że w końcu ktoś będzie siedział. Okej. Tu jest koleś, którego nie widziałem. Tu jest część. O cholera jasna, tu tych koleś jest więcej. To jest kolejny skład. On jest tak daleko, że... Że nie wiem, czy ja będę chciał iść do niego. Mógłbym się zabawić w to na głośno, ale tu jest koleś. Tam jest chyba koń, tak? Okej, nie mam pytań. Lecimy. Wow! Czekajcie, dajcie mi to. Kurwa mać. Zdziała do mnie walą. Oj, z tym będzie problem. Wow, wow, wow! Wow, ho, ho, ho. To mi się podoba coraz bardziej, jak się młyn rozpieprza. Muszę stąd iść, muszę stąd iść. Otaczam ognia. Wow. Nie trafiłem go jeszcze. Wow. No nie, nie mówcie, że to jest koniec. Czy tu będzie jakiś punkt kontrolny? Chyba tak. Przedłużyłem ten odcinek. Nie ma co tu. Ja jestem. Ej, co ja mam za broń? Mam tą z tłumikiem czy nie? No mam z tłumikiem i pewną amunicję. Trzeba było tak od razu zrobić. No i pięknie. Nic mi więcej do szczęścia nie było potrzebne. Tylko teraz pytanie, ilu wrogów zrespiło z powrotem? Dobra, użyjmy lornety, tu nikogo nie widać. Jest ten koleś na wieży. Ciebie teoretycznie gościu mógłbym ściągnąć. Ty jesteś za blisko tego młynu. Ciężko mi będzie cię zabić później. Ja
Dobra, śpi. A wszystko przez to, że ten pistolet go nie zabił na strzała. Teraz tak, jego mógłbym teraz ściągnąć. A poczekajcie, muszę sobie to poznaczyć. Tu jest gościu z miotaczem. Nie wiem, jak łatwo będzie go zabić. A raczej jak ciężko. Najpierw możemy sobie ściągnąć tamtego gościa. O kurwa, to nie jest. To nie jest tumikiem. O cholera, jasna, aż spadłem. No tak, bo ja już tutaj. Czy nie, jeszcze miałem. Dobra, ci dwaj śpią. Teraz to trzeba przeładować. Bo tego gościa z tym miotaczykiem to chciałbym ściągnąć. Problem z tym właśnie, że ten koleś z miotaczem on jest w chuj odporny. A ta broń jest słaba. O, gościu dostał w czapę. Widzicie zielony hitmarker? Zielony hitmarker to jest headshot, bo tak sobie ustawiłem właśnie kolorek. Może wyobraźcie sobie, jaki ten gnój jest wytrzymały. Ja pierdziłem, amunicja mi się skończyła. Ej, ej, o, oddaj mi ten. Tego będzie ciężko. Kurwa, celownika nie widzę dosłownie. Zobaczcie, ile on headshotów dostał. Celownik się pociski. No teraz zginął wreszcie. O, chyba spalił przy... Spalił przy okazji chyba tego drugiego. Zobaczcie, jaką tu dziurę wyprzyli. O, tu jest jakaś broń. O, to jest to, co chciałem. O kurwa, kolejny wszedł na działo. Tak się nie będziemy bawić. Dobra, ja do wody idę. O, myślę, że jestem tam chyba. Taki chuj, że mnie od razu zobaczyłeś, gościu. Jestem ciekawy, czy ja mogę go tutaj uszczelić. No chyba nie ma takiej opcji. Jest i koń. Alarm wyłączony, chociaż nie wiem, po co on tutaj stoi, bo oni powinni go już dawno włączyć. Dobra. Weźmiemy tego konia bliżej, bo coś czuję, że zaraz tutaj będzie akcja. No, come on, come on. Z tej strony? Spoko. Mogłem wziąć to w sumie bez ingerowania tutaj w te fajty. No to mam komplet. Wracam do bez.
Wracamy do Bez, tylko jeszcze chciałbym tutaj odwiedzić. Ten składa amunicji. Znaczy amunicji broni. Automatiko okopowy. Co to jest? Dynamit. A tutaj amunicję chyba dostałem do czegoś. W sumie to ja już mam mało tutaj ammo w tym w moim pistoleciku, to weźmiemy to automatiko chociaż. O, skacz. Skacz, kuniu. Tylko jeden przeskok masz na ileś metrów czy chyba przeznaczony. Dobra, leci. Czemu żeś się zatrzymał? Dobra, jest i nasza Bez. Wsiadamy do czołgu. Wow! Czyli Mac Anus się wrócił. Chyba zgubiłem drogę. Tu nie ma tej jednej właściwej. Znajdziemy ją. Ty kierujesz. Dobra robota, chłopcy. Spisaliśmy się, nie? Tak. Dobra, to już chyba wszystko. Rozruszajmy ją. Robiłem wszystko jak trzeba! Wszystko! Przez całe moje życie! Całe moje życie nic tylko przestrzegałem kolejnych zasad! Co się z tobą stało? Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! Dalej! No dalej, Bez! Weź się w garść i spróbuj mi pomóc! Myślałem, kurwa, że lubisz walkę! Walcz! Sporny jest za tymi wzgórzami w oddali, tylko uważaj na tę wieś pod nimi. Okej, okay, moi drodzy. Odwagi, zaczyna się. Lewa flanka, zdobyczne czołgi wjeżdżają do wsi. Odwagi, panowie, jesteśmy za niemieckimi liniami. Nie wiadomo, z czym nam przyjdzie walczyć. A z ciebie optymista? Przestańcie, panowie, jak dotąd jakoś wytrzymaliśmy. Nie poddawajmy się. Poczciwa Bez przejechała tyle, że dowiezie nas do końca, jeśli o nią zadbamy. Cholera jasna, już myślałem, że nie przestaną gadać. Dobra, moi drodzy, kampania coraz bardziej się rozkręca, coraz ciekawsza się robi. Tu w tym odcinku to by było na tyle, także wrócimy w następnym. Do zobaczenia wszystkim, cześć.